Izabella Krzan odejdzie do konkurencyjnej stacji? Prezenterka dostała już propozycję. To nie koniec sensacji wokół TVP. W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach, jakie zachodzą w telewizji polskiej. Rewolucje nie ominęły także Pytanie na śniadanie. Niektórzy prowadzący zostali odsunięci od programu, a na ich miejscu pojawiły się nowe twarze, co niektórzy wcześniej współpracowali z konkurencyjnymi stacjami. Na tę chwilę nie jest wiadome, jaka przyszłość w TVP czeka Izabellę Krzan. A może to ona zdecyduje się pójść do przeciwnej telewizji? Izabella Krzan jest twarzą TVP. Izabella Krzan swoją przyszłość początkowo wiązała ze sportem. Przed laty grała w drużynie siatkarskiej, gdzie zajmowała pozycję atakującej. Wraz z grupą udało się jej zdobyć trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorek. Oprócz tego, ogromne miejsce w jej sercu zajmował taniec towarzyski. Zdobyła międzynarodową klasę taneczną A w tańcach standardowych oraz klasę B w latynoamerykańskich. W 2016 roku wzięła udział w konkursie piękności Miss Polonia i zwyciężyła go. To wydarzenie zagwarantowało jej rozpoznawalność oraz wyraźne zainteresowanie, co ostatecznie pozwoliło jej otworzyć drzwi do telewizyjnej kariery. W 2017 roku otrzymała angaż do Pytania na śniadanie, gdzie prowadziła cykl reportaży Like. Prowadziła również wraz z Maciejem Kurzajewskim Czarpar, a od pewnego czasu jest gospodynią Pytania na śniadanie. Pracuje również na planie teleturnieju Koło Fortuny, a także często prowadzi duże imprezy rozrywkowe. Ogromne zmiany w TVP nie ominęły Pytania na śniadanie. Zmiany, jakie zostały wprowadzone w telewizji polskiej, wyraźnie zaskoczyły widzów. Pierwszym ogromnym krokiem było wyłączenie sygnału TVP Info, a następnie znaczna metamorfoza wiadomości. Okazało się, że to nie jest koniec, a z pracą musiała pożegnać się część gospodarzy Pytania na śniadanie. Wakaty w formacie porannym nie były jednak długo wolne, bowiem zaledwie kilka dni temu widzowie mieli okazję poznać nowych prowadzących. W śniadaniówce zadebiutowały dwa nowe duety, Joanna Górska oraz Robert Stockinger, a także Claudia Carlos wraz z Robertem L. Gendy, który miał już okazję pracować już na planie Pytania na śniadanie. Według informatora Świata Gwiazd, w formacie pojawi się jeszcze trzecia para, na razie nie jest wiadome, kto do niego będzie należał. Robert bardzo cieszy się na powrót do Pytania na śniadanie. Od zawsze był lubiany przez produkcję i widzów. Decyzja o zdjęciu go z anteny nie była dobra, co pokazuje przywrócenie go do pracy. Już w niedzielę będzie wspierał Klaudię, bo przecież dla Roberta to powrót jak do rodzinnego domu, przekazał Świat Gwiazd, cytując słowa informatora. Izabella Krzan przejdzie do konkurencyjnej stacji? Wygląda na to, że zmiany, które obecnie dzieją się w publicznej stacji, u niejednego prezentera mogą wywołać uczucie niepokoju związanego z ewentualną możliwością utraty pracy. A co w takim razie z Izabellą Krzan, która niewątpliwie stała się twarzą telewizji polskiej? Kropka. Choć na razie nie pojawiły się pogłoski, że miałaby zostać kolejną postacią, która otrzymała wypowiedzenie, być może sama zechce przejść do innej stacji. Świat Gwiazd dotarł bowiem do informacji, z których wynika, że była Miss Polonia miała otrzymać propozycję pracy od konkurencyjnej telewizji.
Na tę chwilę nie zostało jednak podane, która ze stacji marzy, by Izabella Kszan dołączyła do jej obsady, oraz nie zostało potwierdzone, czy prezenterka podejmie się tej ewentualnej zmiany.